15 sierpnia, w 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej, która powstrzymała marsz czerwonoarmistów na zachód i zyskała miano Cudu nad Wisłą, Jasło, tak jak cała Polska, obchodziło podwójne święto. Uczestnicy uroczystości zebrali się w sanktuarium świętego Antoniego, by zacząć świętowanie od mszy świętej. Współcelebrowali ją ojciec Marian Kozioł, wikariusz krakowskiej prowincji Franciszkanów i ojciec Artur Zajchowski, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił patriotyczne kazanie. Wychodząc od genezy i znaczenia uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, powiązał ją z cudem nad Wisłą w roku 1920. W lipcu 1920 roku na Jasnej Górze księża biskupi zawierzyli Polskę Najświętszemu Sercu Jezusa i ponownie obrali Matkę Bożą, Królową Polski. Kapłan przywołał również zdecydowany sprzeciw, jaki wobec szargania świętości wyraził niedawno arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, dziękując mu za bezkompromisową postawę i nazywanie rzeczy po imieniu. Wspominając 99. rocznicę cudu nad Wisłą, dziękujemy Bogu za dar wolności. Tak jak w 1920 roku, starajmy się być solidarni. Musimy być razem i dać odpór siłom zła, które atakują naszą ojczyznę. Trzeba nam odwagi, jedności i nazywania rzeczy po imieniu. Mamy Maryję. Prośmy ją o jej święte wstawiennictwo za nami. Kolejnym punktem obchodów były uroczystości w Parku Miejskim, gdzie świętujący przemaszerowali z kościoła prowadzeni przez Miejsko-Kolejową Orkiestrę Dentą. Tam orkiestra odegrała hymn państwowy i odbył się apel pamięci, a delegacje złożyły kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza. Hołd poległym za wolność ojczyzny byli reprezentanci samorządów jasielskich, miejskiego, powiatowego i gminnego oraz parlamentarzystów, przedstawiciele kombatantów, żołnierzy i służb mundurowych, delegacje stowarzyszeń, organizacji oraz instytucji miejskich i powiatowych. Święto Wojska Polskiego przed jasielskim grobem nieznanego żołnierza do uroczystego apelu, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego i broniącym jego niepodległości. W ten dzień w sposób szczególny przywołujemy pamięć wszystkich, którzy w boju spełnili swój święty obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – własną krew i życie. W ten sposób szczególny wspominamy żołnierzy, którzy 99 lat temu w Bitwie Warszawskiej odnieśli wiekopomne zwycięstwo, broniąc wolności Polski i Europy. Do was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z pól chwały Kilholmu i Kuszyna,
obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wołam idących szlakiem ku niepodległości, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego, Podziemnego Państwa Polskiego, walecznych powstańców warszawskich oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was wołam, bracia marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Wołam wszystkich żołnierzy polskich, ofiary sowieckiego i hitlerowskiego totalitaryzmu, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli daninę krwi i życia. Wzywam żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, mieniących się honorowym obywatelstwem miasta Jasła, Grupy Operacyjnej Jasło i innych formacji Armii Karpaty, podkomendnych jaślanina majora Dobrzańskiego Hubala z oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, żołnierzy obwodu ZWZ AK Jasło i 5. Pułku Strzelców Podhalańskich AK Ziemi Jasielskiej, którzy stanęli do walki za Polskę wolną, demokratyczną i suwerenną. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam wszystkich żołnierzy, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia w imię pokoju oraz walki o prawa człowieka, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata. Niech rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły żołnierzy polskich będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości. Cześć ich pamięci, chwała bohaterom. Kwiaty złoży delegacja miasta Jasła w składzie. Burmistrz miasta Jasła pan Ryszard Pabian, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła pan Henryk Rak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła pan Lech Polak, radne Agnieszka Sobczyk i Małgorzata Rymasz oraz radni Jerzy Okarma, Bogusław Zięba. Asystuje sekretarz miasta Jasła pan Paweł Żańca. W skład delegacji wchodzi jeszcze radny Rady Miejskiej Jasła pan Marcin Węgrzyn. Kwiaty złoży delegacja samorządu powiatu jasielskiego w składzie. Starosta powiatu jasielskiego pan Adam Pawluś oraz przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego pan Robert Snok. Posła do Parlamentu Europejskiego pana Bogdana Żońcy, kwiaty złoży pracownik biura poselskiego pani Monika Janiga. Kwiaty w imieniu senatora Rzeczypospolitej Polskiej pani Alicji Zając złoży dyrektor biura senatorskiego pani Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz.
powiaty złoży delegacja gminy Jasło. Delegacji przewodniczy wójt gminy Jasło, pan Wojciech Piękoś. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie kwiaty złoży dyrektor pan Ryszard Siepietowski. Kwiaty złoży delegacja służb mundurowych miasta Jasła i ziemi jasielskiej w składzie. Wojskowy komendant uzupełni w Jaśle, dyrektor zakładu karnego w Jaśle, zastępca komendanta powiatowego policji w Jaśle, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej. Kwiaty złoży delegacja Zarządu Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Jaśle. Kwiaty złoży delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Klubu Żołnierzy Rezerwy w Jaśle. Kwiaty złoży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, pan Zbigniew Paja. Kwiaty złoży Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Jaśle, pan Stanisław Święk. Kwiaty złoży delegacja chówca ZKP Jasło imienia rodziny Madejewskich. Delegacji przewodniczy komendant chówca pan Jerzy Kosiba. Asystują zastępci komendanta pani Iwona Dziedzic i pan Wiesław Hab. Kwiaty złoży delegacja Miejskich Instytucji Kultury, Jasielskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kwiaty złoży delegacja Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle. Następnie burmistrz Jasła Ryszard Pabian wygłosił krótkie, okolicznościowe przemówienie i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia jasielskich obchodów Święta Wojska Polskiego i w nich uczestniczyli. Bitwa, określana mianem Cudu nad Wisłą, rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Bronisław Regulski. Dzięki odniesionemu wówczas zwycięstwu Polska zachowała niedawno odzyskaną niepodległość, a Europa została uratowana przez zalewę bolszewizmu. Dzisiaj, 15 sierpnia, w dniu oficjalnego Święta Wojska Polskiego, spotykamy się, by przypomnieć,
ale i podkreślić heroiczną postawę ochotników, którzy na przestrzeni wieków nie wahali się złożyć ofiary z własnego życia, czy to w obronie Warszawy w 1920 roku, czy też w innych ważnych dla nas Polaków momentach. Walka o niezawisłość i niepodległość naszej ojczyzny nie jest tylko hasłem wypisanym na sztandarach, bo słowa Bóg, honor, ojczyzna były, są i będą na zawsze wyryte w sercach naszych żołnierzy. Zebraliśmy się przed grobem nieznanego żołnierza, który powstał w tym miejscu zaledwie 5 lat po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej i jest jednym z najstarszych tego typu upamiętnień w Polsce. Przywołujemy na myśl świetne tradycje oręża polskiego związane z Jasłem i ziemią jasielską. Te tradycje były i są dla Jaślan bardzo ważne. Świadczy o tym chociażby fakt, że w maju 1938 roku tytuł honorowego obywatela Jasła przyznany został pierwszemu pułkowi strzelców podhalańskich, który walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Tegoroczne obchody zorganizowali miasto Jasło wraz z Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle we współpracy z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej i Jasielskim Domem Kultury. Posterunek honorowy na uroczystość wystawili Komenda Chówca ZHP imienia Rodziny Nadejewskich w Jaśle, Związek Strzelecki Strzelec, Jednostka Strzelecka 2091 imienia generała Józefa Hallera z Trzcinicy oraz żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obchody uświetnili kosynierzy ze Stowarzyszenia Kosynierów Parafii Cieklin i liczne poczty sztandarowe. Dodatkową atrakcją było rozstawione w parku stoisko promocyjne Wojsk Obrony Terytorialnej. Zaproszenie na wydarzenie. Kto nie skacze, ten zamula. 3, 2, 1, góra! Już po raz drugi zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców, zarówno tych małych, jak i tych nieco starszych, do świętowania zakończenia wakacji. Będzie kolorowo, wesoło, ponieważ już po raz drugi organizujemy Święto Kolorów. 3, 2, 1, góry w górę! To nie skacze, ten zamula. 3, 2, 1, góra! Na organizowane po raz drugi w naszym mieście Święto Kolorów zapraszamy 31 sierpnia na przystanek Kwiatowa. Od godziny 15 do godziny 20 będzie się można bawić kolorowymi proszkami przy dobrej muzyce. Serdecznie Państwa zapraszamy.